Witam serdecznie w ten piękny poranek. Mamy godzinę 7:30, ostatni dzień lutego. Jestem na zbiorniku Niwa w Sawinie. No i spróbujemy szybkościowo poodławiać jakąś drobnicę, krąpiki, płoteczki, może jakieś leszczyki. Zobaczymy. Jeszcze nie byłem tu w tym roku, więc trzeba sprawdzić. Będę miał tutaj kilka zawodów w tym sezonie, więc tym bardziej trzeba tą wodę potrenować. Co dzisiaj mam? Dzisiaj prosto, tak jak zwykle mówię, ale... Żywa pinka Caster, topiona pinka, ziemia, jokers i tu mam zanętę, ale chciałbym tak zacząć od dołu, czyli samą ziemią. Jedynie jeden koszyczek rozbiję na początku zanęty, z cztery ziemi z jokersem i zacznę wędkować właśnie na samą ziemię z jokiem i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Powolutku będę szedł w wygrubianie tych przynęt, czyli troszkę ziemi dodawać, może troszkę pinek, kastera, no zobaczymy, jak to będzie. Ja już stanowisko mam wygruntowane, 8 długości na tyczkach, tyczki mam, ja wiem, z 3,5 metra. No około 30-32 metra myślę będę wędkował. Tam już jest taki blacik. Tu wcześniej tak się pogłębiało troszeczkę wraz z odległością. Zanętę jeszcze teraz sobie domoczyłem. Muszę jeszcze ją przesiać przez sito, ale to może zrobię po wstępnym donęceniu. Teraz tylko wezmę, nabiję jeden koszyczek takiej zanęty. Jeszcze takiej nieprzesianej sobie. Żeby po prostu, tak jak mówiłem, jeden koszyczek zanęty tam dać, a resztę dam ziemię z jokersem. I jak już sobie podnęcę, to zajmę się tą zanętą i ostatecznym takim przygotowaniem stanowiska. Dobra, punkcik mam. Po przeciwnej stronie takie dwa drzewa i będę celował pomiędzy nie. O, średnio mi się to udało. Na prawą stronę mi to zniosło trochę. No ale nic. Dzisiaj wędka 3-3 do 50 gramów i tą samą wędką sobie nęcę koszyczkiem 20-gramowym od góry, a później będę łapał. Chciałbym potestować troszkę tych dzisiaj koszyczków, dlatego kilka sobie takich wybrałem. Open windowy małe, takie malutkie też kratkowe i jakiś bulecik. Tutaj mam samą ziemię, więc daję jokersa. On nie jest z takiej pierwszej świeżości, więc bardziej na leszczyki, krąpiki. Tak, tutaj po wierzchniej partii. I z trzy takie koszyczki tą ziemię przesiałem sobie wczoraj na takim super drobnym sicie. Więc ona fajną, taką smugę na pewno będzie zostawiać. I spróbujemy, co to będzie się działo bez zanęty. Jakby się słabo działo, to będziemy powoli to zmieniać. Albo jakby w miarę też dobrze się działo i byłoby widoczne, że tutaj rybek tych trochę mam, to też będę dawał trochę więcej zanęty i robactwa, żeby je utrzymać w łowisku. Rzadko aż tak ubogo zaczynałem. Najwyżej jakąś tam mieszankę 3 do 1 na korzyść glin. A nigdy chyba aż tak, że sama ziemia, ale chciałem tak sobie popróbować. To jest taka bardzo znana taktyka na leszcze. O nie, ściąłem sobie szczytówkę. Ja pierdzielę. Poluzowaną miałem troszkę żyłkę i ściąłem 0,7 szczytówkę. No i ponad 100 w plecy. No nic, mam ze sobą połóweczkę. Taka dzisiaj pewnie wystarczy. No ale masakra, bardzo szkoda. Ale wiecie co, jeszcze sobie zanęcę. Już będę miał dwa koszyczki. Jeszcze dorzucę tej ziemi z jokiem. Chwila nieuwagi. I po szczytówce. Rozbiłem sobie koszyczek i nie zwróciłem dokładnej uwagi. I poluzowała mi się żyłka. Jakaś motka się mała zrobiła i po szczytówce. Niby człowiek już sobie mówi po każdym takim złamaniu, że będzie uważał, patrzył i taka rutyna później się wkrada. Ostatnio byłem na takich koleżeńskich zawodach na Zalewie Zębożyckim i tam żałowałem, że nie miałem szczytówki półuncjowej, bo bardzo takie mozolne brania były tych leszczyków. No to dzisiaj sobie wypróbuję tą połóweczkę. No dobra, to idę działać. No dobra, przetrę sobie tą zanętę i jedziemy. Szczytówka założona. Najlżejszy kaliber, więc powinna być super delikatna. O, za 15:08, myślę do 13:00, trochę ponad 5 godzin wystarczy. Zestaw na sztywno, tak jak zawsze, Feder Guma, Federling z plecionki. Zacznę sobie na początku takim 20-gramowym open windowem od góry, czyli będzie malutkie plum. Gruntowierz mi spadał około 3 sekund, więc myślę, że jest około 2,5 metra. Zaczniemy też bardzo cienko,
najlżej po prostu. Jak jeszcze tą szczytówkę mam taką malutką 0,8 przypon, haczyk 20. Zobaczymy, co tam będzie się działo. 50-centymetrowe nałoże. Jakby też było całkiem cicho, to wtedy się wydłużę. Tak ostatnio właśnie na tych zębożycach. Na początku miałem 50-centymetrowy przypon i przez pół godziny brania nie doświadczyłem. Dobra, mam tu ochotki trochę. Jeszcze takiej ruchliwej. I na razie, jak tak lekko zaczynamy, to oczywistym jest, że ochotka też pójdzie w parze. Dwie larwy, myślę, że więcej na taki rozmiar haczyka nie trzeba. Sama ziemia życzokiem. Nawet nie daje na razie żadnego aromatu. Później będzie można spróbować z kolendrą czy czymś jeszcze. Pierwszy koszyk poszedł za bardzo w prawo, ale poczekam 2-3 minuty i przyrzucę. No fajnie, tam dalej trochę jest falka taka minimalna, a tutaj jestem w takiej zatoczce i na razie bezwietrznie, więc taka 0,5 szczytóweczka myślę perfekcyjnie będzie oddawać najmniejsze brania. No ciekawe, czy coś będzie gryzło od początku, czy raczej będzie trzeba troszkę tej ryby dać czas i ją wypracować. Ja się rozgoszczę, napiję herbaty. Pierwszy rzut troszkę nie trafiłem, więc 2-3 minuty i przerzucę od razu. Ogólnie tak na początku będę robił, żeby był tam ruch w tej wodzie i te ryby czymś zwabić. No pierwsze jakieś dwa pyknięcia były, ale nie do wcięcia. Więc coś tam się zainteresowało moją przynętą. Dzisiaj ma być piękny dzień, około 13-14 stopni. Ja teraz siedzę centralnie naprzeciwko słońca, tylko jest trochę za chmurami, więc niedługo pewnie będę musiał nałożyć okulary. Dobra, przerzucę. Coś tam cykało wcześniej. Zobaczmy, czy ta ochotka będzie ugryziona chociaż. O, już jest rybka. Jakaś płotka uklejka pewnie. Płoteczka taka malutka. Dobra, to rozkładamy siatkę. Zobaczymy, co tam uda się złapać. W drugim rzucie miałem również brania, ale nie zaciąłem. Ochotka wyssana. Teraz założyłem pineczkę jedną i natychmiastowe branie minimalnie większej pewnie płotki. Więc może z ochotką nie będzie się co bawić. O, ukleja, ale jaka fajna, większa niż ta płotka pierwsza. Tak, ten zbiornik jest znany właśnie z dużych uklei, dość dużej ilości okoni. Teraz założę czerwoną, wcześniej taką fluo założyłem. Jedna pineczka na razie. Albo później będziemy przybijać może jedną ochotkę pinką. Zobaczymy, co tam się będzie najlepiej sprawdzać na razie. Takie próby. Cały czas ta mieszanka. Ziemia z jokersem. Czasem tak właśnie jest, że zanęta zapachy przeszkadzają tym rybom. Szczególnie w takich porach jeszcze zimowych. Choć dzisiaj pogoda bardziej wiosenna. Miejmy nadzieję, że już ta zima nie wróci. No dobrze. Jeszcze teraz będzie szybko dość branie, to zacznę dawać tych pineczek sobie. Takich topionych po 2-3. Większość jokersa. O kurde, ale energiczne branie. Te płoteczki to mają rozmach. To bardziej chyba ukleje właśnie. Ostro biorą i to jeszcze taka mała. Coś mi tu się zaplątało lekko. No brania są bardzo szybko po zarzucie. Dość energiczne i krótkie. Zapewne są to ukleje bądź płotki. Nie zdążyłem zaciąć, przesunąłem zestaw. Czekam na poprawę. Już pewnie robak wyssany. No nic, ciągniemy. Nic nie siedzi. Przez chwilę miałem przypad 70-centymetrowy, ale gorzej z widocznością broń. Patrzcie, ładnie robak wyssany. Z jedną białą pinkę zakładałem. Teraz spróbujemy żółtą. Na razie te topione pinki daję sobie też do zanęty. Tak po 4, 5, 6. Sprzyjająca pogoda, bezwiecznie. Pięknie się rzuca. Ale już takie coś wystarczy do wyssania robaka. O, teraz zaciąłem, będzie coś malutkiego na pewno. Albo i spadło. Uklejeczka. Taka malutka. Wygrubiłem się do dwóch pineczek. No i wzięła wstręga. Dobra, już z pół godziny sobie wędkuję. Ostatnimi czasy na dwie pineczki. Tak u mnie wygląda taki kopczyk, który sobie wkładam do koszyczka. Większość ochotki z 5-6 pineczek. Tyle, że teraz zmienię sobie ten koszyczek 20-gramowy od góry. Taki z Prestona, też SK. Minimalnie większy, ale 30-gramowy. Ja lubię 30-gramowe ogólnie koszyczki, szybciej spadają, lepiej się układają i zobaczymy, czy te plum troszkę większe nie będzie przeszkadzać rybom. No i też minimalnie więcej towaru tutaj wejdzie. Powoli zaczynamy iść w górę z ilością tej ziemi, robactwa też pewnie, a niedługo zacznę wprowadzać zanętę powoli. Dodawać sobie po prostu pewną część do koszyczka razem z tą ziemią. Dobra, zrobię taką sobie mieszankę teraz
pół na pół. Trochę ziemi, fajnie domoczona zanęta. Dodam pineczek, takich. I troszkę kasterka. Teraz duszę kilka takich i zobaczymy. A, i jokers. To mi wystarczy na parę rzutów. I zobaczymy właśnie, jak to się sprawdzi. Taka mieszanka. Nie za dużo też jokersa tu jest. Na hak też na razie powróciłem do ochotki. Daję jedną larwę ochotki i przybijam jedną pinku. Falka trochę się ruszyła. Jest w moją stronę, więc może i coś się rozkręci. Musiałem się ubrać trochę, nałożyć jeszcze jedną bluzę pod spód, bo jednak na razie jeszcze nie jest tak kolorowo z tą pogodą. Miało być dzisiaj 14 chyba stopni. To powoli się rozpędza. Z rana jeszcze tak średnio. Jedna ochotka i tym razem biała pinka. I do koszyczka już ten zmieszany towar. On już taki bardziej mokry, bo ta zanęta jest namoczona. Ziemia była taka dość sypka. Zobaczymy, jak na to zareagują przyjaciele. Mówić, że nic to nie zmieniło, ale patrzcie, jednak trochę się wygrubiły. Taka płoteczka, no pierwsza taka, wcześniej też jakaś uklejka i mniejsza płoć. Ta już fajniejsza, ale cały czas to jest drobnica. Miałem jeszcze troszkę takiego zamrożonego jokersa w woreczku. To też dodałem tutaj sobie trochę więcej. Dwie larwy ochotki i jedna pinka. Damy teraz czerwoną, wcześniej była biała. Teraz zmieniam haczyk na taki cieńszy drut, 18 R305 od Milo. Dość bogato teraz w jokersa. Tak jak widzieliście, też tam jest trochę pinek i kastera. Teraz znowu trochę falka ustała, no i cieplej się robi od razu. Już mamy chyba godzinę prawie 9:00. Ponad godzina wędkowania. O, od razu branko. A ja mam dopiero 6 ryb. Pranie tak jakby zapadło, pewnie ukleja. Skończę tą mieszankę, to będę myślał, co to dalej z tym robić. Czy jeszcze więcej zęty dodawać, czy może jakiś zapaszek. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No i takie tu ryby. Płoteczka. No teraz na dwie pineczki coś minimalnie większego. Albo duże ukleja. Albo już płoć. Choć teraz przestała walczyć. Na początku takie wrażenie robiła walecznej ryby. Od razu po zacięciu. O, taka płoteczka. Na dzisiaj to fajna. Bo dużo jest mniejszych. Ale już na innym zbiorniku, to co wcześniej byłem, to sami widzieliście, że tam już są większe płocie wkręcone. Takie pod 15-20 centów. A tu niestety z taką drobnicą trzeba się przerzucać. Na zawodach oczywiście lubię to robić, a tak prywatne wędkowanie, no dość szybko się może nie nudzi, no ale chciałoby się z troszkę większą rybą też mieć kontakt. Mógłby to być nadal płocie, ale właśnie takie pod 15-20 centów przynajmniej. Wcześniej dwie pinki, teraz dwie ochotki i pinka. Kolejna ryba i znowu będzie taka chyba już w miarę płoć ok. Urwało się, ale to chyba była wzdręga. Widziałem takie czerwone płetwy mocno. Taka piętnastka gdzieś. Więc spróbuję jeszcze raz z tymi ochotkami. Tutaj naszykowałem sobie kolendrę. Jeszcze do tej końcówki, co tutaj mam wymieszanej, dodam kolendrę. Zobaczymy, czy zwabi to jakieś grubsze okazy płoci. Płocie bardzo lubią kolendrę. Więc to zapewne w niczym nie zaszkodzi tutaj w odławianiu. A możliwe, że mam nadzieję, że zwabi jakiś większy okaz tego gatunku. Patrzcie, co przywędrowało w moim open windowie, jak ściągałem zestaw. Taka kotwiczka, 3-gramowy ołów. Teraz jak nabijałem zanętę, to siedziało w środku w open windowie. Ale jajca.
Może sobie na bok. O, branie od razu zapadło. O, będzie okoń. Pięknie. Czy tak mi się wydaje? Chciałbym nawet, żeby to nie był okoń. Włączę sobie wolny bieg. Ale bardzo szybko branie zapadło, więc raczej to będzie okoń, żeby jeszcze go wyciągnąć. Bardzo go sobie delikatnie będę holował. No, muruje fajnie. I powiem wam, że nie walczy tak jak okoń, nie ma jakichś wielkich bić. Teraz jestem na przyponie 0-1, tylko że ten... Wow. Ale odjazd zrobił. Pięknie, doczekałem się wreszcie fajnie ryby. Nawet jak to miał być okoń. Czy jakiś inny drapieżnik. To jest pięknie, taką rybę na wędce czuć. Tylko że boję się, no teraz już dość ostro walczył. Dość sporo joka. Stawiam na dużego okonia, tu takie są. To naprawdę fajne, duże okonie. Przypon 0-1, tylko że ten haczyk też. Ale walczy. Wow. Tutaj na wolnym biegu i czasem mu tam popuszczam palcem. Jakieś zarośla? Jest cały czas na haku? Chyba jest. Czy spadł? Ukleję i ukleję coś, brawo. Pewnie jakiś szczupak albo sandacz. Albo i duży okoń. Takie odjazdy robiło. No, tutaj trochę ślady są. No to ciekawe by to było, jakbym to wyciągnął. No już aż tak daleko nie było i puściło. Ale dość szybko to się musiało zdarzyć, bo tak jak zazwyczaj jest, że na przykład ciągnie się już małą rybę i duża przyatakuje, tylko to już tak było przy pierwszym moim zacięciu czuć dużą rybę. Więc musiała ta ukleja przywalić i od razu za nią drapieżnik. No szkoda, że chociaż nie zobaczyłem, co to za gatunek i jaka wielkość. Gdzieś na 15 metrze puściła. No, będzie mała rybka. Płoteczka. Już ta mieszanka mi się zaraz kończy. Będzie trzeba znowu coś przyrządzić. Trudno mi jeszcze jakieś wnioski wyciągnąć. Niby jak z zanętą działam, to już takie dwie troszkę większe płoteczki w porównaniu do tych wcześniejszych. Może jeszcze więcej robactwa zacznę dawać. Cały czas te małe rybki regularnie odławiam. Więc jest tam sporo, a może coś większego się zakręci do mięska. Dobra, holuję kolejną drobnicę i dorobię sobie mieszanki. No, szybko jeszcze wyodławianie takiej drobniczki to dzisiaj będzie raczej. Tutaj w ściereczce mam trochę tych pinek topionych. Chciałem sobie wysuszyć troszkę z tej wody. Ziemia, tak na oko. Daję tyle. Tyle samo zanęty. Więcej robactwa po prostu niż wcześniej. Czyli ta topiona pinka podsuszona. Troszkę też żywej. Jokers. Mam też jeszcze tego zamarzniętego joka. Też sobie troszkę sypnę. Więc joka dość sporo. Może jakiś właśnie fajny okoń podejdzie. I kastera. I dość sporo tego kastera dałem. Bez kolendry, tylko więcej robactwa i zobaczymy. O, taka domoczona, fajna ta mieszanka. Ten kaster jeszcze miał dość sporo wody. No piękne dzisiaj warunki, tylko czy sprzyjające do brań. Nie bardzo pewnie, jak falki nie ma. No ale działamy.
No, na razie w rozmiarze nic za bardzo się nie zmienia. Takie płyteczki. Zmienię teraz sobie koszyczek, takim otwartym bardziej. Matrix 20, kratkowy. Porównamy sobie. Tu już właśnie 20-gramowy, nie 30, więc też mniejsze plum. Chociaż teraz to troszkę taką torpedę dałem, więc więcej hałasu narobiłem. Ale jaja, wzięło. Spróbuję teraz szybciej to wyholować. Puściło. No nie. Ale jajca. Teraz płodźce się atakowało. Szkoda trochę tej płotki. Taka poszarpana. Ciekawe, czy to sandać, czy szczupak. Jeszcze na razie do siatki nie będę cię wypuszczał, bo zaraz cię tam ktoś wszamie. Czyli jest tych tu drapieżników dość sporo. Nie ma jakichś szczególnych zmian, jak zacząłem używać tego koszyka, ale dużo gorzej on lata. Od tych open windowów, nawet od, tego, od takiej samej gramadurze 20. Tutaj muszę dużo mocniej się wysilać, żeby tak silny rzut wykonać. Pierdziele, znowu drapieżnik wziął. Ale odpuścił. Ile tam tego drapieżnika musi być? Mi się zdaje, że to jakieś duże okonie, że to nie jest jakiś szczupak czy sandacz. No i nic, idziemy dalej. Może jakieś okonisko przywali na robaka, a nie tylko w te moje ryby po drodze. Chciałem troszkę się wygrubić i jeden kaster na haczyku, no ale też płoteczka. Co to ja tu ciągnę? Jakieś chwaściory. Pojedziemy trochę grubiej, czyli większy koszyczek. To może taki typu bullet i cały czas tu mieszankę. Jak się zaraz też skończy, to robię znowu podobnej, takiej pół na pół. Dużo robactwa, bo tak drobnica cały czas bierze. A żeby może zwabić coś większego, to musimy grubiej tu podać. Teraz nałożymy dwie pinki, fluo i białą. Tutaj z dwa razy więcej będzie wchodziło i on na pewno będzie fajnie latał. Tak. I zobaczymy, czy im trzeba więcej, coś podejdzie lepszego. Czy cały czas będziemy przerzucać takie drobne ryby. Mam na koncie ich około już 18 dzisiaj. Znowu jakaś drobnica. Powiem wam, że bullet fajnie lata. Podobnie do open windowa, ale przy ściąganiu, o, krąpik pierwszy, ale przy ściąganiu stawia wielki opór. Nie jest to nic pożądanego i fajnego. A i cały czas próbuję na kastera z podpiętą pinką. Za chwilę zmienię sobie znowu na open windowa, tylko większego. To jest rozmiar M od góry. Myślę, że trochę mniej się zmieści niż do tego buleta, no ale więcej niż wcześniej dawałem, a po prostu dobrze mi się nim rzuca i fajnie, bez żadnego oporu też się zwija zestaw. No nie, jednak open window lepiej lata niż bulet. Tu zaraz sobie zrobię nową mieszankę, znowu dość grubo robactwa, a nawet jeszcze więcej dam i dosypię może trochę słodzika i karmelu. Znowu coś trochę większego, ale raczej pewnie coś złapało za moją małą rybkę. Chociaż tym razem może się zapiął na haczyk jakiś okoń. Na to bym stawiał, bo dość duże bicia. Fajnie było chociaż jednego wyciągnąć. I takiego na haku, a nie co złapał wcześniej moją rybkę. Bicie dość mocne. 0,10 przypon. Ale jest na haku cały czas. Coś blisko. 99% fajny okoń. Wow, nie. Co to, taka płoć? Krąb. Ale piękny. Piękny krąpas wam powiem. Normalnie bił jak okoń.
już piękne, patrzcie. Kaster pinka. Troszkę więcej towaru, troszkę więcej już też mięsa. Może się wkręcą. Gdzie on taki duży się uchował tutaj? Haczyk może też powinien zwiększyć. Niedługo tak zrobię. Jeden kaster pinka. Jeszcze więcej kasterów tutaj. Wcześniej właśnie tak sobie dorzuciłem. Dobra, ostatnia. Ostatni koszyczek i będzie trzeba dorobić mieszanki. Kolejne brania, niby nie jakieś mocne, takie w miarę delikatnym powiedział i brak haczyka zaraz z zawiązaniem, więc drapieżnik. Miałem zmienić na większy i tak zrobię. Damy sobie 16. Albo wiecie co, nie taka mini płotka. Dość fajne bicie. Możliwe, że znowu będzie krąb. Już nie takich rozmiarów jak wcześniej. Ale udało się troszkę wygrubić te ryby. A teraz dłużej czekałem, około 4 minut. Dwa kastery podpięte pinką. Zobaczymy jeszcze co to będzie. Tak, znowu krąb. Bardzo ładne. Bardzo fajne krąpie nam się wkręciły. Patrzcie jaki krąpik. Dwa kasterki, pinka, teraz dam czerwoną, ale tutaj jak możecie zauważyć, dość sporo daje kastera. Do koszyka już sobie zrobiłem nową mieszankę, tu tak jak wcześniej jest Jokers, pinka, trochę żywej, trochę tej topionej, kaster i jeszcze ekstra kastera daje przy nakładaniu towaru. Na dwa kastery i pinkę. Zobaczcie co ja ciągnę. Małą płotkę. No, kasterów nie zdążyłem nawet ściągnąć. Wiszą tutaj. No, ale próbuję tak dalej. Już się wybawiłem z drobnicą. Więc teraz czekam na te duże krąpie, a może i coś innego by przywaliło. No to sobie baterię zmieniałem w kamerze, to mi prawie wędkę zabiera. To będzie mała ryba. No, naprawdę branie potężne. W międzyczasie cały czas te dwa kastery, teraz dobiłem pineczką. No i małe ryby. Głównie płoteczki. Tym razem też płotka, no już taka fajna. 15. Teraz dość długo nie było trzeba czekać, może dlatego, że właśnie dobiłem pinką. Jak same dwa kastery, to dłużej się czeka. No po tych dwóch fajnych krąpiach gdzieś mi one odeszły. Chociaż teraz nawet od kilku rzutów używam największy open window, ten z Prestona otwarty. Jeszcze jeden kaster, ale słońce fajne wyszło. I kilka kasterów. I może też więcej tych topionych pinek, bo już się trzeba zużyć. Do koszyczka. Zostało mi około 1,5 godziny wędkowania. Zaraz sobie właśnie zrobię taką mieszankę na grubo. Czy trochę tej żywej pinki, tamta co jest. No i końcówkę joka. Teraz tutaj mam takiego. Wow, ale branie mocne było. Ale znowu coś małego. Nie, tym razem chyba nie zacięła. Spartoliłam. Więc tam grubo jedziemy teraz. Jeszcze jeden rzut. Później posyłam z 6 koszyczków. Trochę jest gniotła. Dwa kastery i pinka. I taka płoteczka niestety tylko. Spinam szypon. Jadę z zanęcaniem. Ściągam taką mieloną kukurydzę. Chyba ją sobie dodam. Dobra, czwarty to był. Teraz piąty.
Zbieram zaraz chyba tą kukurydzę, bo jej później nie będę ją gdzieś użyć. Na następne wędkowanie wybieram się chyba na tuli głowy. Otwieram. Może tą koszyczkę. Więcej kasterów. No i zobaczymy. Też taka wysłodzona. I pieczywko fluo, więc może coś tam podziała. No i czekam. Ja już zjem kurtkę. Patrzcie w ogóle, jakie słoneczko. Czy mogłem się przebiciej spotkać? Wygrzewam się na słońcu. Czekam na branie. Taka kanapeczka. Ze schaboszczakiem. Jest herbatka. Później będzie ciasteczko. I o takim braniu i rybie mówiłem. No ale... Nie ma co narzekać, płoteczka jest. Teraz damy same kastery, dwa. Jeszcze to koszyczka i cały czas tą kukurydzę podaję do koszyczka również. Tym razem założyłem 3-4 pinki. Wstawało na początku. Kurde, pelek. Płoteczka. A nie, był jeden kastor i parę pinek. No nie wiem, nie mam pojęcia, jak się dobrać do trochę większych ryb, jak zwiększyć ich rozmiar. Czy zaczynałem samą ziemią z jokersem, to brały, czy teraz już więcej zanęty niż ziemi i dużo robactwa i też takie kurdupla biorą. W międzyczasie tylko te dwa fajne krąpy i trzy takie płoteczki po 15 centów, a tak to drobniczka. No nic, jeszcze niecała godzina, zobaczymy, wykończę tą zanętę. Im będzie ze mnie styka. No, jest coś troszkę większego. Chyba znowu ładny krąb. Jest czy spinka? No nie, co to było? Zaroślach siedział jak zacząłem, to było dość duży opór. Dość duży krąb, mówiłem. Taka płoteczka. Dwie białe teraz. Tu kukurydza i zaraz jakiś karpiszon przywali. Było tu wpuszczone w tamtym roku, gdzieś w październiku. Przed samymi zawodami, pamiętam. Ale brały dość intensywnie i raczej tu mało co z nich zostało. No, teraz to już te ryby chyba przekarmiłem. Od kilku rzutów bez brania. Zmieniam na ten mały open window i jeszcze z pół godzinki. Specjalnego. Albo ta falka tak podziałała, albo ten mniejszy koszyk. Teraz branie jest zabraniem. O, tym razem kleja, wcześniej płoteczki. Takie dzisiaj rybki były. Bez szału. Trochę ich się nazbierało. Myślę, że około 40-45. Tu chyba taki najładniejszy krąpik. Patrzcie. I jeszcze jeden. Troszkę mniejszy. Wziąłem sobie kilka uklejek dla kota. Resztę wypuszczam. Niech lecą. A ty, krąpiku? Chcesz odpłynąć? Poszedł. No nic, teraz się skapłem, że telefon nie nagrywał. A ja tylko zakryłem pewnie obraz. Chciałem takie zbliżenie trochę nagrać i już tak to jest. Dobra, zobaczymy, bo tutaj coś brało, jak wypuszczałem te ryby. Czyli się zacięło. Chyba coś małego siedzi. Jeszcze dwa żółty i lecę. Płoteczka. Dobra, nic już tutaj się nie wydarzyło. Sama drobnica jeszcze tam wskakuje. Ja już będę zwijał wędkę. I o, jeszcze jakie branie było. Ciągniemy, czy się zacięło? Nie. No dobra, to trzymajcie się, do następnego. Hej.